Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z mojego naklejkowego turnieju Mini Euro 2016. Faza grupowa, jak wiecie, jest już za nami. Teraz nadszedł czas na fazę pucharową. Takie oto drużyny awansowały i zagrają ze sobą w fazie pucharowej. A więc zaczniemy tak, jak to ma miejsce na tym prawdziwym Euro, od 1/8. No i na odcinek będą dwa mecze. Dzisiaj pierwsze dwie pary 1/8, Albania kontra Polska i Chorwacja kontra Belgia. Jak widzicie, mamy tu drabinkę i zwycięzcy tych dwóch meczy zagrają ze sobą później w ćwierćfinale. Także moi drodzy, Polska kontra Albania. Polska już w pierwszym meczu, zmierzy z Albanią. Myślę, że rywal absolutnie w zasięgu naszej drużyny. Natomiast Chorwacja kontra Belgia w drugim meczu. Też myślę, bardzo ciekawe starcie, także zaczynamy. Weźmiemy sobie tutaj 5 saszetek, czyli tak samo jak to ma miejsce w fazie grupowej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, ta idzie na następny odcinek. No i oczywiście naklejka zwykła liczy się jako jeden gol. Naklejka specjalna jako dwa gole. I tutaj taka różnica, że w fazie grupowej mógł być remis. Tutaj remisu być nie może, bo trzeba wyłonić drużynę, która awansuje dalej. Dlatego jak będzie remis, to będzie dogrywka, czyli szósta saszetka, którą otworzę. Natomiast jak dalej będzie remis, no to będą rzuty karne. Rzuty karne, czyli siódma saszetka, ale ona już będzie do tak zwanej nagłej śmierci, czyli pierwsza drużyna, którą trafię, ta drużyna awansuje. Także zaczynamy. Pierwsza saszetka. Zobaczymy, kogo my tu będziemy mieć. Austria. O, proszę, Petr Czech z reprezentacji Czech. Irlandia Północna, Włochy oraz Belgia. Marouane Fellaini strzela gola dla Belgii w meczu z Chorwacją, także jest 1-0. No, fajną ma czuprynę, jak wiecie. No, lecimy z drugą saszetką. Zobaczymy, kogo my tu mamy. Już tu widzę Szwecję, ale ona dzisiaj nie gra. Dalej Ukraina, Irlandia. Znowu Irlandia, tylko że północna. I mamy Szwecję. Herb. Także tak to wygląda. Trzy saszetki. Meczu Polska kontra Albania. Jeszcze nie było gola. Zobaczymy, jak to się wszystko nam tu potoczy. A tu już widzę Vincent Kompany strzela gola dla Belgii. Drugiego gola, także jest już 2-0. No, Belgia ma już tu ładną zaliczkę, widzę. Jest Rosja, naklejka podwójna. Węgry, tak samo. Czechy. I Niemcy, Mario Götze. Dwie saszetki zostały nam do końca. Zobaczymy, jak to się tutaj potoczy. O, proszę, mamy maskotkę. Tak ona się prezentuje, fajna naklejka. Ale ona dzisiaj nie bierze udziału. O, już tam widziałem coś fajnego. Zaraz wam pokażę. Na razie mamy Edera z Portugalii. A tutaj jeszcze mamy Hiszpanię. Casillasa i Juanfrana. A tutaj Jakub Wawrzyniak. Proszę was, moi drodzy. Kuba Wawrzyniak strzela gola dla Polski w meczu Albanią. Także wygrywamy 1-0. Tutaj mamy Niemcy, Schweinsteiger i Özil. Także moi drodzy, została do końca ostatnia saszetka. Na razie w meczu Polska kontra Albania Polska wygrywa 1-0. W meczu Chorwacja kontra Belgia, Belgia wygrywa 2-0, także ma sporą zaliczkę. Ta saszetka wszystko rozstrzygnie. Zobaczymy, jak to się tu potoczy w niej. Kokorin z Rosji. Irlandia Północna, naklejka podwójna.
Szwecja. Chorwacja, Chorwacja, moi drodzy. A więc 1-2, także Chorwacja jeszcze walczy, jeszcze nie odpada. I zobaczymy, tu będzie ostatnia naklejka i jest to Słowacja. Także, moi drodzy, tak by to wyglądało. Dwa pierwsze mecze 1/8 już są za nami. No jak widzicie, dzisiaj akurat obeszło się bez dogrywki. W meczu Polska kontra Albania. Polska wygrywa 1-0, tylko 1-0, ale najważniejsze, że Polska awansowała dalej. Albania już odpada z tego turnieju. Natomiast w meczu Chorwacja kontra Belgia 2-1 dla Belgii i to Belgia zagra dalej. Chorwacja jest poza tym turniejem już. Poczekajcie, tylko sobie tutaj zapiszę tutaj, które drużyny awansowały i wam zaraz to pokażę. Ok, a więc mamy już pierwszą parę ćwierćfinałową. Polska zmierzy się z Belgią i ten mecz będzie, myślę, gdzieś tak za tydzień, bo jak wiecie, będą jeszcze wcześniej 6 meczy 1/8, a więc będą jeszcze 3 odcinki. Ja was już teraz zapraszam na drugi odcinek z 1/8. Anglia zmierzy się ze Szwajcarią, natomiast Islandia ze Szwecją. Dwie drużyny takie z północy Europy, takie skandynawskie, także no, myślę, że będzie fajnie. Także tak by to wyglądało. Najważniejsze, moi drodzy, że Polska gra dalej. No i gola szczelił oczywiście niezastąpiony Kuba Wawrzyniak. Także tak by to wyglądało. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć.